Witamy w kolejnym odcinku. Witam Cię, Ula. Witam Państwa. Dzień dobry. Obiecaliśmy naszym widzom, że rozegramy scenkę rodzajową, prawda? Jak to jest zrozumieć kogoś, nie rozumiejąc siebie? Tego się chyba nie da zrobić. Ja już nie pamiętam, jak to było, szczerze powiedziawszy. Jak to jest zrozumieć kogoś, nie rozumiejąc siebie? No więc zacznijmy od tego, jak zrozumieć siebie. W jaki sposób móc zrozumieć nasze relacje poprzez pryzmat postrzegania swoich własnych reakcji? Bardzo trudno jest wyjść z siebie, stanąć obok. O nie, są specjaliści, którzy doprowadzają do tego w sposób perfekcyjny w parę sekund. Ale ja nie mówię o doświadczeniach poza ciałem. Są raczej mało przyjemne i na pewno nie dla mnie. Tutaj zasada lustra. Umówmy się, że w momencie takim, kiedy ja mam poznać siebie, mogę poprosić Cię o pomoc w tym, tak? Bardzo często ludzie bronią się przed informacjami, które padają w trakcie konfliktów, na przykład, tak? No bo naruszają ich integralność, nawet jeśli jest pozorna. Nie. Integralność nie jest pozorna. Według mnie to naruszenie jest pozorne. Widzisz, no, jeśli ja wyjdę z takiej pozycji, że ty chcesz mi coś naruszyć, to natychmiast uruchamiam mechanizm obronny. I warczysz. No a jak? Przepraszam bardzo, jak śmiałeś tutaj dotknąć czegoś, co jest dla mnie jakąś tam świętością, czego ja bronię jak grala, tak? I co jest moją cechą centralną i na czym ja tą integralność buduję. No ale może ja nie rozumiem, że ty masz tutaj ten punkt zapalny. No ale jak to nie rozumiesz? Znowu, no nie rozumiesz, no to już mnie nie kochasz, tak? Przecież i po to jesteś w moim życiu, na tym polega. W ogóle ze sobą nie rozmawiamy. Nie, my sobie jesteśmy po to, żeby udowadniać, na czym polega miłość, tak? Realizujemy sobie ten obraz wyimaginowany, oczekiwania i no. Jak nie ma spójności. Ja mam dla ciebie kartkę, w jaki sposób oczekuję od ciebie, że ty będziesz mnie uwielbiać. Tak. A ja mam swoją? Tak, ja mam dla ciebie, Moritz, swoją kartkę, tak? I teraz, jeśli jest tak czasem, że się te kartki mniej więcej z zawartością pokrywają, no to od czasu do czasu zamieniamy się na rolę króla Juliana i Moritza, tak? Zależy, która którą pokrywa. Natomiast jeśli to jest niestety tak, że te kartki się rozchodzą, no to powstają napięcia ze względu na to, że ja już w pewnym momencie nie chcę być Moritzem, chcę być trochę królem Julianem, a ty albo na to pozwalasz, albo nie. Więc brakuje tu równowagi, tak? Nie ma podziału ról. Ale to jest na takiej prymitywnej dosyć przestrzeni. No ale też trzeba ją zauważyć, bo to często prowadzi... tak. I my się tak musimy nauczyć funkcjonować, bo to też ma pewnego rodzaju wartość. Na przykład taką, że uczymy się tego tańca, zamieniamy się rolami. Dla mnie to też jeszcze wygląda w relacji partnerskiej, jakby te trzy płaszczyzny między nami, gdzie dzielimy nadświadomość, świadomość i podświadomość, podzielić na coś takiego, że w relacji jesteśmy jednocześnie dla siebie rodzicami, partnerami i dziećmi. Też to analizowałam, jeśli chodzi o relacje partnerskie między mężczyzną a kobietą, że takie płynne przechodzenie z roli i właśnie od tego chciałam zacząć w sumie, odzwierciedlanie, w którym momencie, na której płaszczyźnie jestem właśnie teraz, jeśli nauczymy się to rozpoznawać i elastycznie to sobie układać, to mamy szansę na poznanie się wzajemne, akceptację i zrozumienie, bo każdy z nas ma te warstwy, gdzie jestem dzieckiem, tak? Gdzie jestem kobietą i jestem też i rodzicem, matką. To jest jak gdyby fraktalne odzwierciedlenie nadświadomości, świadomości i podświadomości, tak? A przy spojrzeniu integralnym tworzy to pewnego rodzaju ciąg informacyjny, tak, który nazywamy istotą, człowiekiem po prostu. I teraz warto by było na początek, żeby mieć tego świadomość, że jeśli spotykam partnera, spotykam kobietę, spotykam mężczyznę, to nie po to, żeby realizować obraz,
i kiedy ktoś go nie realizuje, to odbieram jako pewnego naruszenia integralności. No i integralności nic nie zaszkodzi. Ale bardziej patrzeć, że to jest ktoś, kto mi odzwierciedla mój stan, tak? Czyli jak ty się zachowujesz wobec mnie protekcjonalnie, to znaczy, że mi pokazujesz, a teraz ty zachowujesz się jak dziecko. I jak gdyby do rozwoju, no nie jak gdyby, do rozwoju potrzebna jest ta pokora. Bo albo ja z tobą walczę i wtedy się nie rozwijam, albo z pokorą przyjmuję to odzwierciedlenie, te sygnały i dzięki pokorze mogę się temu przyjrzeć, czyli mogę to przyjąć, tak? Nie bronię się przed tym. I transformować. Tak, więc jeśli będziesz się zachowywał wobec mnie w danej sytuacji protekcjonalnie, ja się będę na to denerwować, tak? No to z jakiej pozycji ja się denerwuję? Z dziecka. Dziecka. I jest konflikt między nami, tak? I chodzi o to, żeby zobaczyć w sobie to dziecko. Tak. I zaakceptować tak, je. Tak, tak, okej. Okay. Ja mam prawo w danej sytuacji zachować się po prostu jak dziewczynka, tak? I jeśli to przyjmiemy za naturalne, normalne, to to po prostu puszczamy. I to przestaje obowiązywać. Tak, nie trzymamy na siłę, nie kontrolujemy tego stanu, czyli ty nie wymagasz ode mnie, żebym ja się zawsze zachowywała jako odpowiedzialna kobieta, zrównoważona i tak dalej, tak? Tylko czasem sobie tam potuptam. Moja matka tak się zachowywała, więc ty się też musisz tak zachowywać. Rozgrywamy scenkę. O właśnie, o właśnie. Wdrukowany wzór. A w tym momencie, to żeśmy się już zamienili rolami, to ty jesteś ten mały chłopczyk, który oczekuje ode mnie, że ja jako matka w tym momencie będę taka, a nie inna. I tutaj już nie ma mowy o odzwierciedleniu, tylko jest właśnie konflikt, jest wpasowywanie kogoś w swój obraz. Bo musimy pamiętać, że kiedy mamy do czynienia z mężczyzną, tak, z męskością ogólnie, to na tą męską składa się chłopiec, mężczyzna i ojciec. No tak. Bo to są trzy podstawowe elementy tej energii. I po drugiej stronie mamy to samo, tak? I teraz musimy mieć też świadomość, że człowiek jako ta dynamiczna natura w danym momencie aktywizuje sobie te poszczególne komóreczki. I teraz chodzi o to, żeby zauważyć, która jest aktywna. Która jest aktywna. My najczęściej to sobie w sposób podświadomy mówimy. To czemu nie rozpoznajemy? Bo nie mamy podstawowego pierwszego założenia, jakim jest, że ten człowiek nie jest naprzeciwko mnie, tylko mnie właśnie odzwierciedla, że jest moim lustrem. To dążymy do integracji wobec tego powolutku. Bo przykład ten, który ja specjalnie troszeczkę przedstawiłem parabolicznie, pokazuje nam, że my chcemy się atomizować, czyli być dwoma osobnymi elementami, które występują w jednym środowisku, budują to środowisko i to środowisko pozwala na przetrwanie tego, a chcemy zachowywać się osobno. I teraz mamy podstawowy problem entropii. Rozprasza się coś, zauważamy naszą indywidualność, osobność, tak? A jednocześnie z tych dwóch osobności, będąc cały czas w świadomości osobności, chcemy zbudować coś, bez zaprawy, bez kleju, bez niczego. No i teraz jak przejść do tego etapu? Ale po co ci zaprawa, po co ci klej? To usztywni. To usztywni. Czyli nie mur, tylko bardziej zupa taka. Groszek z marchewką się spotyka, no tak, później się rozchodzi, no tak. Bo rośnie temperatura. Czyli my nie jesteśmy na tym poziomie, znaczy najpierw jesteśmy mężczyzną i kobietą, którzy się synchronizują, tak? Ale w jakim celu? Żeby tworzyć zupę, czyli na przykład małżeństwo, relacje. I znowu to jest kwestia wyjścia z siebie, stanięcia obok, tak? Czyli ja nie patrzę na ciebie jako na coś osobnego, tylko na element zsynchronizowany z elementem, którym ja jestem, większej całości. A jak występuje asynchroniczność? Ona też jest przydatna, bo to jest w tym momencie ta faza destrukcji, oddzielenia, tak? Czyli muszę się od ciebie oddzielić, musimy być w antagonizmie, żeby skrajności najpierw powstały, które później synchronizujemy i łączymy. I to jest właśnie ten naturalny taniec między integracją a dezintegracją. No dobrze, ale my chcielibyśmy się jednak integrować, tak? Czyli nasze dojrzewanie dąży ku temu, że chcemy poznać
większy obraz. A większy obraz, no to te dwie jednostki chociażby zderzające się i wywierające nas na sobie no pewne pytanie, napięcia. Najpierw pytanie, czy ja chcę mieć męża, czy ja chcę budować relacje? O, widzisz, bo to mamy podświadomość, która nam realizuje. Jest niezwykle rzadkie. To znaczy, że mało ludzi zauważa, że chętniej by posiadali na przykład, niż tworzyli właśnie te zdarzenia, te relacje, wymianę informacji. Ale zobacz w tym momencie, gdzie kierowana jest nasza uwaga, gdzie idzie nasza energia. I ludzie w tym rozwoju swoim naturalnym, czy kontrolowanym, sterowanym, nie zastanawiają się, nie mają wglądów, jak te nasze pobożne życzenia, cudowne założenia, tak? Nawet i pragnienia, czy marzenia, nawet te wizje pewnych rzeczy, jak one są realizowane. Kto to tak na dobrą sprawę wykonuje? No ja? A nie? No, nie. No ale dobrze, a wróćmy do modelu księcia na koniu białym. No właśnie, no chcę mieć księcia na białym koniu. Czyli posiadania, tak? Moja koleżanka dawno temu powiedziała, księciowie są, nie płacz, konie im tylko wyzdychały. Nie ma czym dojechać do ciebie. Jak już dojedzie, to okazuje się, że nie potrafi to na zrzucić kocie, zbroi. To na kocie. No więc w tych bajkach, w tych archetypach jest cała mądrość zawarta. A na przykład ja widzę w takich przypowieściach, że żeby zdobyć kobietę, mężczyzna musi zabić smoka, odciąć mu ten łeb, tak? I ojcu królowi rzucić pod stopy i wtedy dostaje kobietę i połowę królestwa, tak? Ja słyszałem wersję, że wystarczy rękę wziąć. No, teraz mamy bajkę skróconą do tego, że rycerz nie wiadomo skąd bierze się, klęka, prosi o rękę i zostaje przyjęty. Tanio dana kobieta. Ja zauważam tendencję do streszczeń. No teraz te bajki są właśnie w ten sposób realizowane. I teraz według mnie to jest pewnego rodzaju alegoria tego, że mężczyzna, żeby móc wejść w relację z kobietą, musi jednak troszeczkę swoje ego ograniczyć. I ja tutaj smoka widzę jako właśnie to ego, tak? W tym kontekście. Że mężczyzna musi aktywizować, czyli wykonać pewnego rodzaju pracę, zmiany, żeby móc wejść w relację z kobietą. Natomiast inne bajki mówią o tym, że żeby uratować jakiegoś, nie wiem, zaklętego rycerza, co kobieta musi zrobić? Też na przykład z pokrzyw uszyć mu koszulę czy coś innego, tak? Zwykle mu szyję artę. Czy on nie chce nosić, albo mówi, że nie wyprasowana. Więc kwestia tego, że ten rozwój z dziecka do męskiego czy do kobiecego też wymaga pewnego rodzaju transformacji. Natomiast u nas się to przestało praktykować i wychodzi na to, że no później próbujemy zbudować relacje, gdzie obydwie strony są niedojrzałe do tego. Podobał mi się ten przykład, który zastosowałaś ze smokiem i tą personifikacją tego ego i przeniesieniem na smoka. Ale czy nie uważasz, że ta walka ze smokiem to również dopuszczenie wiadomości, że my zawieramy pierwiastek, my jako rycerze, tak? Zawieramy pierwiastek księżniczki i bez zrozumienia tego pierwiastka w sobie nie jesteśmy w stanie nawiązać prawidłowej relacji, bo skąd mamy wiedzieć, czego taka księżniczka potrzebuje? Nikt nas tego nie uczy. Nasi rodzice, to co ja obserwuję i kiedy rozmawiam z rodzicami, którzy mają na przykład taki problem, nie rozwiedziemy się, będziemy nieszczęśliwi ze względu na dzieci. Ja mówię wtedy, a dlaczego? A dlaczego? No bo jesteśmy rodzicami. Ja mówię, nie. Najpierw jesteś mężczyzną i kobietą. Żeby być rodzicem, wystarczy zrobić sobie dziecko. Co nie jest trudne. Co nie jest trudne i później, że tak powiem, nie potrzeba żadnych szkół czy wielkiej filozofii, żeby umieć zaopiekować się małym człowiekiem. Tak? No bo skoro umiem się zaopiekować, tak? Tutaj no nie ma nic skomplikowanego. Natomiast to w takim razie po co mi dziecko? No właśnie.
Po co mi dziecko? Bo zadajemy żeby pytanie, mieć, dlaczego, tak? Dlaczego mamy czy odpowiedź? Czy żeby nauczyć się rodzicielstwa, czy żeby nauczyć tego małego człowieka, jak być dużym człowiekiem? No i wracamy do wzorców. Jeżeli podajemy określone wzorce, no to to dziecko będzie je chłonąć, oczywiście. No i teraz powiadasz... Zamiar, myślę, jest tutaj ważniejszy. Czego ja chcę nauczyć? Jak być partnerem później dla kobiety, dla mężczyzny. Jak być w relacji, w parze i być jakim po prostu szczęśliwym. To wobec tego przykład, który podałaś, całkowicie nie uczy niczego. To znaczy uczy, jak się wykluczać, no bo będąc tak, nieszczęśliwym, tak, będzie tak, znowu proces atomizacji, tak, oddzielenia. Nie spotkałam w swojej praktyce żadnej osoby, która by powiedziała tak, jak ja doceniam moją mamę, mojego tatę, że się tak bardzo, bardzo przez wiele lat męczyli, zanim myśmy tam dorośli i dopiero wtedy zaczęli swoje własne życie i byli osobno, ale szczęśliwi. No tak, trudno o taką opinię. Nie. To pokazuje tylko taki proces, że my niejako nasiąkamy tym, co robią, co pokazują nam nasi rodzice, tak? Jeśli ja jako rodzic nie pokażę moim dzieciom, gdzie mam swoje własne granice, że mam prawo do emocji, że mam prawo do czasu wolnego, że mam prawo być takim rodzicem, jaką jestem kobietą i wymagać od moich dzieci tego, żeby mnie traktowały tak, żebym ja czuła się szanowana, doceniona i żeby moje potrzeby były również zaspokajane. I w tym momencie, no, takie dzieci, tak chowane, tak, kiedy traktuje się nie dziecko, ale małego człowieka jako przyszłego mężczyznę. No to teraz odwróćmy przykład. Mamusia się poświęcała całkowicie. Synek był zadbany absolutnie kosztem jej czasu wolnego, kosztem jej partnerstwa również. No to czego on się nauczył? No i on przykłada... Że kobieta jest do czego? No do tego, żeby go wielbić, żeby... Żeby go obsługiwać. Czyli Julian. To jest tak, produkcja tak. Julianów sztampowych. Kobieta staje w pozycji Morica do własnego małego, przyszłego, wielkiego mężczyzny. I czego go uczy? Do czego służy kobieta? Mhm. Natomiast nie uczy go, jak budować relacje. I tu mamy właśnie to zderzenie i tą granicę. Relacje z mężczyzną, tak? No to w takim układzie drugą stronę. Przekroczmy ten mur i przypatrzmy się, jak budować taką relację. Załóżmy, że jesteśmy... No nie ma czegoś takiego jak czysta tablica, prawda? No zawsze to jest pojęcie czysto teoretyczne. No ale załóżmy, że taki model. Jest mężczyzna, tak? No dobrze, no jest mężczyzna. Jest kobieta, łączą się. W jaki sposób chcą zbudować relacje, kiedy nie mają żadnych wzorców? Czy nie powinna ona być budowana na zrozumieniu, z kim właściwie się ja spotykam? No ktoś tu musi pewnego rodzaju jakieś doświadczenie mieć. Bo no, nie będziemy w stanie iść do przodu, jeśli ani jedno, ani drugie nie zna następnego kroku. Generalnie należałoby się zapytać właśnie, po co mi ta relacja? Czy dobrze, bo mówimy, budujmy relacje, ale... budujmy relacje, ale teraz no, wszystko jest celowe i warto by było ten efekt już gdzieś mieć w świadomości. I jaki jest cel tego? To pytanie nie jest zadawane. Nie jest, ale jest zasadnicze. Bo ono wyznacza kierunek i sens temu, co robię. Bo załóżmy, to tylko, żeby być w relacji, no można, no, bo może ktoś nie lubi być sam. To, wiesz co, najczęściej obserwuję, że jest to zawężone do relacji fizycznych. Czyli dosłownie, może to zabrzmieć obrzydliwie, ale dosłownie młodzi mężczyźni odczytują to. Nie mówię, że wszyscy, chciałbym uniknąć generalizacji, bo na pewno nie. Ale jest taka dość znaczna grupa, która używa kobiety. Mhm. A to wynika z tego, ale nie tylko jest to odosobnione, nie jest, bo... kobiety robią dokładnie to samo. Mhm. Tylko widzisz, każdy proces jako impuls, no, ma gdzieś ten moment, w którym ten impuls się pojawia, trwa i wygasa. Mhm. Czyli fraktalnie to ujmując, warto sobie zadać pytanie, dlaczego, jak i po co? Po co?
I jeśli jest to na zasadzie impulsu tylko, ja mam świadomość, dlaczego najczęściej jest to wywołane lękiem, deficytem. I ja wtedy potrzebuję kogoś w tej relacji, być w tej relacji, mieć właśnie kogoś do czegoś. I teraz chciałabym, żeby to było też i zrównoważone, bo nie ma takiej możliwości ze względu na to, że jesteśmy właśnie fizyczni, że mamy te niższe potrzeby, tak? Które po prostu zwyczajnie w statku zaspokaja się łatwiej, tak? Tak. Że my zawsze... Czy dostępność jest większa? Bo tak, ale my zawsze będziemy zawsze funkcjonować łatwiej. Razem, jeśli chodzi nawet o tą relację, na wszystkich tych płaszczyznach, tak? I teraz ta celowość musi być uznana na wszystkich płaszczyznach, tak? Bo razem łatwiej, bo ja mam coś, czego ty nie masz, ja ci mogę ofiarować i się wymieniamy. Taniej mieszkanie wychodzi. Tak? Możemy się zamieniać, jeśli trzeba nakrzyczeć na dzieci, nie raz, teraz ja. Taki grafik. Na przykład. No dlaczego ja mam być złym policjantem bez przerwy, nie? Od czasu do czasu ty tą hałastrę poustawiaj, a ja będę robić za króla Juliana. Rozumiesz, tak? No, absolutnie. Okej, okay, więc relacja ma też swoje płaszczyzny, tak jak my mamy indywidualnie, czyli relacje budujemy po co? Żeby nauczyć się tej wymiany emocjonalnej, żeby nauczyć się postrzegać siebie, wymieniać się tą energią mentalną, wartości fajnie by było zespolić mniej więcej podobnie, tak? Cele. I cele i te wyższe rzeczy. Chyba, że jest to już relacja na poziomie duchowym, no ale do takich relacji niestety trzeba mieć dojrzałość. One rzadko kiedy są takie, że to już jest, wiesz, obydwoje spotyka się gotowych. Najczęściej to jest tak, że jedno przychodzi, żeby patnąć w łeb drugie. Bo nie chce iść, bo nie chce się rozwijać, bo samo sobie nie radzi. No niestety, ale z poziomu duchowego tak to wygląda. No to troszeczkę kładziemy ideologię, która ostatnio jest zauważana i promowana i chętnie pobierana, że dwoje wspaniałych, rozwiniętych ludzi za rączkę będą iść przez swoje życie i wspólnie doznawać kolejnych etapów oświecenia. To już tak nie wygląda. My tak kojarzymy miłość romantyczną z bajek, takich właśnie komedii romantycznych, jako relację, związek duchowy. Taki związek niekoniecznie musi się realizować w praktyce życia, takiej codzienności. Niekoniecznie, bo teraz rozwinięta istota nie warunkuje realizacji swojego przeznaczenia, czyli życia na przykład w radości, kreatywności, w jakimś celu swoim duchowym, tak? Jeśli ktoś jej towarzyszy w tym, na tych innych płaszczyznach, jest okej. Okay. Jeśli nie, to też jest okej. Okay. To też jest okej. Okay. Ale powiedziałaś bardzo ważną rzecz, którą znowu chciałbym podkreślić, bo ty mówisz o ważnych rzeczach, a nie akcentujesz ich, przepraszam cię. Dla mnie brak wszystko warunkowania. Jest ważne. Tak, brak warunkowania. I to przybliża nas do pojmowania tej tkanki jako otoczenia, jako środowiska i zrozumienia tego, że to nie jest warunek. Nie możemy wyznaczać warunków funkcjonowania tkanki. No nie, bo one są naturalne. One są naturalne. Tak. I teraz zobacz, tutaj się ładnie to odwołuje do tego, że ludzie nie mają świadomości w ocenianiu, który element fraktala oceniają. Jeśli ja patrzę na ciebie jako na fraktal i mówię, Jacek, twoje zachowanie jest nierozsądne. Inaczej to odbierasz, tak? I faktycznie odwołujesz to odbierasz, się tak? Do... Odwołujesz się, bo jesteś w stanie, że tak powiem, stanąć troszeczkę z boku tej oceny, a co innego, kiedy ja ci takim komunikatem uderzam w cały fraktal i mówię, że jesteś nierozsądnym człowiekiem, tak? No ja to tak ładnie ujęłam książkowo, psychologicznie, asertywnie. No właśnie tak, żeśmy chcieli Bardzo prosto jest, mówię, nawet jak głupi jesteś, tak? Natomiast inaczej, i wtedy co się, nawet to zareagowałeś, mimo że to jest udawane, tak? Jest to odruchowe i tego nie przeskoczymy, dlatego bardzo ważna jest w relacji uważność i branie odpowiedzialności nie za to, co ja ci przekazuję, ale jaki efekt ja wywołuję. Czyli
rodzaj empatii, który byśmy rozbudowali o element zamiany miejsc, czyli co wywołam ja w tobie, jeśli tak powiem lub zachowam się, byłby tutaj najprostszą poradą ćwiczenia asertywności. Tak, tak. Inaczej, i to masz dwie możliwości. Jak byś wolał, żebym do ciebie mówiła? Czy to jesteś głupi, czy że twoje to zachowanie teraz oceniam jako nierozsądne? Wolałbym, żebyś mówiła do mnie głupi, bo nie będę mu chciał myśleć. Oczywiście to jest żart dla widzów, ale naturalnie każdy człowiek będzie chciał odniesienia do pewnego konkretnego wydarzenia. Dobrze, to teraz jest pytanie. Odchodzisz od zmysłu. Ile ja jestem w stanie zainwestować no niejako wysiłku, koncentracji na tym, co wobec ciebie robię w danej relacji, bo tutaj ludzie się różnią. I właśnie tutaj o ten wysiłek chodzi. My się spodziewamy relacji, która będzie idealna, bo tak, bo ma być to albo piękne i bajkowe. Albo skoro ja robię wszystko ze swojej mocy, żeby tobie tak było dobrze w tej relacji ze mną, a ty masz to gdzieś i tobie wystarczy coś innego, no to znowu to albo powoduje w nas wybór taki, no nie, to przepraszam bardzo, ja jednak idę za równowagą i zwyczajnie chodzi mi bardziej o bycie z kimś, o relację, albo wybieram, nie, ja teraz będę robić wszystko, żeby ciebie zmusić do tego, żebyś ty mnie kochał. Ludzie tak robią i nie dostrzegają w tym momencie, że to oni są agresorami. Ty masz prawo zaangażować się w relację ze mną na takim poziomie, jaki uznajesz dla siebie w porządku, tak? Mhm. Bo ale wszystko ty, załóżmy, masz większe oczekiwania. I a co? Ja mam większe oczekiwania. No to teraz kto kogo chce okraść? No ty mnie chcesz okraść. No ja chcę cię okraść. Mam prawo do obrony. Masz prawo do obrony. Ale w tym momencie ja się obronię, mówię, a to ty jesteś zły, bo ty mnie nie kochasz. A ja cię kocham tak z całego serca. I co więcej, na talerzu przynosisz mi samą miłość, czyli samo dobro. Teoretycznie. Tak, i to świadczy i tym dobrem o tym, że ważniejsze dla mnie i dla ciebie nie jest budowanie relacji, nie sama wartość relacji, ale chciałam powiedzieć mienie, posiadanie tej drugiej osoby, a jak ja chcę coś mieć, to no po coś jednak, tak? Czyli fajnie by było mieć świadomość, że na tych niższych poziomach my siebie mamy. Do dyspozycji, nawzajem, korzystamy niejako z siebie, bo ja mam pewnego rodzaju deficyty i ty również. I wtedy pod warunkiem, że rozumiemy te rozumiemy deficyty. I wtedy się kompensujemy, wymieniamy i też ładnie to wszystko klika i zachodzi i tworzy całość. Natomiast na wyższych poziomach, tak, gdzie człowiek ma prawo do podłączania się do pewnego rodzaju egregorów, takich jak radość i to niekoniecznie musi być wspólne między nami, jak własne indywidualne poczucie szczęścia, poziom rzeczy, które muszą się zadziać, żeby uwarunkować, żeby odczuwać satysfakcję. Jeśli ja w tej nadbudowie wyższej mam jednak poczucie, że tu chodzi o relacje i jest to wyższa wartość niż to akurat, że z tą albo z inną osobą jestem, tak? No to w tym momencie pojawia się coś takiego jak szacunek, jak wolność, jak zrozumienie i przechodzimy z takiej miłości uwikłanej, uwiązania do właśnie oceny, no cóż, z tym człowiekiem, z całym szacunkiem, ale relacja mi nie wyjdzie. Daję sobie i jemu prawo do tego, żeby się rozejść w pokoju życzliwie i spróbować budować relacje z kimś innym.